Drugi występ górki samochodowej w Mistrzostwach Polski, tym razem na trasie w Limanowej. Tak jest, no trasa dla mnie całkiem nowa, także trzeba się jej dobrze nauczyć. Nowe opony, także tak samo muszę je wyczuć i będzie lepiej, bo na razie, jak na razie, to czasy są dosyć kiepskie. Bardzo śliska trasa ponoć. Tak, śliska jest ślisko, jeszcze teraz mamy na przemian to sucho, to mokro, także no trzeba wyczuć auto. Powiedz mi, na pewno będziesz chciał porywalizować tutaj ze swoją konkurencją. Tak, będę chciał, chociaż konkurencja jest dobra i tą trasę mają wyczutą, są wjeżdżeni w auta, także no będzie ciężko. Dzień był na początku ciężki. Ciężko było popać się z trasą, która jest dla mnie nowa. Mam też nowe opony, także trzeba było je rozgryźć, jak to auto trzyma na nich. Ale no w ostatnim przejeździe się dotarłem i myślę, że jutro będzie ok. A to masz nowe opony, to z jakich na jakie zmieniłeś? Z 14-letnich deszczówek z Pucharu Alfy na Sliki Avony. Także jest znacząca różnica. Zdjęcia i montaż.
No, weekend był dla mnie ciężki. Nowa trasa, auto praktycznie też nowe, drugi raz za kierownicą, nowe opony. Na początku ciężko było się przełamać, uwierzyć w to, że opona może tak trzymać, że to auto ma takie możliwości. Dopiero w sumie pod koniec drugiego dnia, na drugim podjeździe wyścigowym, poczułem auto, poznałem tak naprawdę trasę i można było cisnąć. Thank you.